Słuchajcie, jaki dziwny dźwięk wydaje ta maszyna. Jest takie przeciągłe piszczenie. Piszczy, piszczy, piszczy. Nie wiadomo dlaczego. Wiadomo dlaczego. Zaraz wam pokażę. To piszczenie dochodzi gdzieś stąd. Nie wiadomo skąd. Ale ja wiem skąd. Niech ona zrobi te swoje 20 kopii. Posłuchajmy, jak ona piszczy. Może dam bliżej. Słyszycie, jak piszczy. Dobra, stop. Zatrzymaj. Piszczy ona tylko i wyłącznie z jednego powodu. A mianowicie w zespole grzejnym są pazurki. W zespole grzejnym są pazurki, a na tych pazurkach jest brud. Jeżeli wyczyścicie separatory, jeden, drugi, trzeci, czwarty, jest piąty wyrwany z jakiegoś powodu, to piszczenie ustanie. Ja teraz to wyczyszczę i zrobimy test. Takie coś schodzi. Proszę bardzo. Następny. Uruchamiamy maszynę. Jest cisza. Dobra. Teraz, żeby nie było, wznowimy drukowanie. Przepraszam. Kontynuuj. Słuchamy. Słuchamy teraz tego. Ktoś coś słyszy? Nikt nic nie słyszy, bo już nie ma żadnego piszczenia. Piszczą tylko separatory na wałku grzejnym, bo zbiera się na nich syf. To by mogło się wydawać, że piszczy listwa na bębnie, że piszczy roga pobierania. Nie, to piszczą separatory. Jest cisza. Jeżeli wyczyszczenie separatorów niestety nie pomaga, to oznacza, że separatory są zużyte. Co należy zrobić? Kopyexpert.pl, największa baza części. Wbijacie w sklepie MP2501, no bo to na przykładzie takiej maszyny robiliśmy. Otrzymujecie bardzo dużo wyników, ale to nic, wchodzicie w kategorię tutaj. Klik i szukacie czegoś takiego jak separator wałka. Klikamy, strona się przeładuje. Separator bębna to nie. Separator wałka grzejnego, no to już tak. Czyli ten produkt. Takie cudo. To trzeba wymienić. Ten separator hałasuje. Jeżeli go wyczyścicie, jest w porządku. Ok, ale jeżeli czyszczenie nie pomogło, albo zgubiliście sprężynkę, albo separator jest już wypalony, załóżcie 5 nowych i jest właściwie po problemie. Cena 15 zł netto za sztukę. W komplecie tam jest chyba, znaczy nie ma w komplecie, do maszyny wchodzi 5, więc 5 razy 15, koszty niewielkie. Zapraszam i pozdrawiam.